musiałem się dogadać z tymi, z tą dziewczynką taką małą, która w recepcji obsługuje, i z tym chłopcem takim młodziutkim. I dostałem adres w ogóle do tej pralni, gdzie pojechały ciuchy. I koleś zadzwonił do tej laundry, do pralni znaczy. Siema, siema, to Bogaty Menel. W poprzednich odcinkach rozpocząłem podróż do Wietnamu, odwiedzając Katar. A po wylądowaniu w Hanoi zacząłem plądrować miasto. Odganiają pałkami wszystkich. W tym odcinku kolejne przygody w stolicy Wietnamu. Właśnie spotkałem przyjaciela, który mieszkał w Warszawie. Powitam wszystko Polaków. Na Grzybowskiej mieszkał przez wiele lat. A potem jedziemy w góry pod chińską granicę do Sapa. Śniadanko? Skromne, bo i tak zaraz na miasto gdzieś to. Tutaj idealnie widać, jakie wąziutkie są te budynki. Na przykład Café Pho Cho. Na dole kafeteria, a na górze jeszcze trzy mieszkania. I to wszystko szerokości jakichś 2 metrów. Nowy dach tam wieszają nad tym, nad wejściem do hotelu. Fajnie chce siedzieć przy herbatce i obserwować ludzi. A tam dziewczynka ma glandały. Też muszę sobie takie kupić. I pani ma tak włosy dwukrotnie zawinięte. Takie pazury długie. Normalnie jak jakaś wietnamska czarownica, nie? Ale jaja, przed chwilą eskorta, jakaś wizyta prezydenta USA chyba była. Eskorta jechała, przed chwilą policja na sygnałach, a teraz już flagi wymieniają. Koleś zdjął amerykańską i powiesił sierp i młot. No i tam też. O, chyć zamiast amerykańskiej flagi. Byliśmy akurat na nagrywanie czegoś, ekipa telewizyjna. Panie idą i tam coś pitolą. Dobra, czas na relaks, siłowienkę, trening. Dobra, idziemy dalej w miasto poglądać, jak życie wygląda.
tutaj górą jedzie ten pociąg, który tam jedzie przez tę ulicę Tran Street. Ja właśnie doszedłem do ulicy Murali. Przepiękne, jak 3D wyglądają. Chuja. Chciałem zdążyć na zachód słońca, ale był tylko przez chwilę, bo strasznie zachmurzone niebo. Nie zawsze korzystam z windy, czasami chodzę miniaturową klatką schodową. Jest mi po prostu wygodniej. I teraz kolejna akcja jest, bo zamiast jechać jutro w nocy do Sapa, to zamówiliśmy sobie poranny autobus i musimy około 6 rano opuścić hotel, czy tam 7. A ubrania, które do pralni pojechały, nie wróciły. No i tam musiałem się dogadać z tymi, a z tą dziewczynką taką małą, która w recepcji obsługuje, i z tym chłopcem takim młodziutkim. Bardzo przemili, ale słabo po angielsku mówią. No, ale jakoś się dogadaliśmy i dostałem adres w ogóle do tej pralni, gdzie pojechały te ciuchy, i sam muszę iść po prostu tam odebrać i zapłacić. I jest git. No i idę do pralni teraz, kolejne doświadczenie będzie. Właśnie jeszcze wycieczkobus tutaj przyjechał i chłopaki muszą odblokowywać te skutery. Bo tu wszędzie labirynt zawsze jest. Dobra, jakoś się przedostanę. Jedziemy do tej pralni. No i niestety jesteśmy w dupie, bo nasz Best Laundry jest zamknięty. Nie wiem, co teraz zrobić, kurde, no nie dostaniemy ciuchów. Ale jest numer telefonu. Hotline. You make my life every day. You said that I already know. Know it better. Musiałem wrócić do hotelu, żeby załatwić to tutaj, żeby oni jakoś tam się dogadali, dodzwonili może, ale niestety trafiłem na jakąś chińską wycieczkę. No, chyba nie dam rady teraz załatwić. Dobra, idziemy. Udało mi się tyle załatwić, dogadałem się w hotelu, że koleś zadzwonił. Ja tam zrobiłem zdjęcie i numer telefonu. I koleś zadzwonił do tej laundry, do pralni znaczy. I jutro rano po 6, pomiędzy 6 a 7 powinni dostarczyć nasze ciuchy. Także chyba da się to rozwiązać. Jak nie, to będziemy myśleć dalej, najwyżej przełożymy sobie kurs do SAP-a. Nie ma problemu. Teraz do sklepu po jakieś specyfiki, które ten hałas trochę wyłączą z mózgu. Trzeba się prześlizgać pomiędzy tymi pojazdami wszystkimi. Jeszcze miałem coś zjeść, bo dzisiaj nie było czasu za bardzo coś tam pojeść.
Patrzcie, tu jest taka ulica ruchliwa. Tu się reklamują food and drinks. Jakieś kukurydze wiszą. Taki wąski tunel jest. Może spróbujemy, co tam dają. Kurde, to jest wejście do domu. Albo do knajpy, tędy wejście. Nie wiem, nie będę chyba próbował na razie. Tu jest wejście. No bez kitu, tam jest... Tam jest dom i wejście. Kurde. Nie graj w chuja. Może mnie tu nie zaciukają. Hello! Hello, hello! Kurczę, ale fajnie trafiłem. W ogóle zero ludzi. Jakieś małżeństwo prowadzi to tutaj, taki mały biznesik. Nie mówią w ogóle po angielsku, ale mają fajne menu. Z jednej strony po angielsku, a z drugiej strony sobie tłumaczą na wietnamski. Ja sobie wziąłem... Tak oni mówili, to jakoś spring rolls znaczy. I piwko sobie jeszcze wziąłem. Także fajnie, włączyli mi tu wiatraki, mogę sobie tutaj kręcić kamerką, spytałem. I tak ludzie tu żyją, mają kawałek tutaj takiego sobie jakiegoś pomieszczenia. Na górze mieszkają, na dole mają kuchnię. Super, no zjemy i idę dalej na zakupy. Ja to zawsze mam talent do wyłowienia takiego kurde, jakiegoś zakamarka najciemniejszego. O, tam dopiero ulica jest, on na końcu. Przepięknie tu jest. I tam jakieś kwiaty mają. A tu mieszkają. Coraz bardziej mi Wietnam zadziwia. To są ogórki małosolne, takie jak po pierwszym dniu. Tylko że robione na ostro i jeszcze do tego taki sos ostry. Dobra. I wjechały moje spring rollsy. Świeżutko robione. O, przez cały dom do toalety idę. Toaleta taka domowa. Wszystkie te szczoteczki do zębów, wszystko do mycia. To zawsze jakieś przygody wynajdę. Oto już posiłek. I kuchnia. A i tamto i do domu się jeszcze idzie. Oczywiście translator znowu w robocie. Pysznie się najadłem, państwo przecudowni, przemili. Jeszcze dostałem ogórki. Kurde, przebiły mi się te tyczki. Dostałem ogórki małosolne jeszcze od nich. Oczywiście najwspanialszą rzeczą to jest dać im trochę więcej niż oczekują. Ale jeszcze lepszą jest dać im dużo więcej niż oczekują. Idziemy do sklepu teraz, tylko jeszcze trzeba się przedostać. Ups. Wow. O, tutaj przepiękny jakiś hotel. A tutaj pan zakład szewski ma przy drzewie. Strzywa sandały. Z koziej pały. No i jeszcze tak dla podsumowania. Dręczyła mnie ta sprawa tych ciuchów na 6 rano, kiedy mamy opuścić hotel i mamy autobus do Sapa.
czy nie. No i poszedłem, bo tam przedtem był tłum i oni mieli tam tyle roboty, że nie ogarniali tego wszystkiego i poszedłem na spokojnie. Do tego jeszcze położyłem im tam tipa srogiego, 500 000. A no, tak jak się mówi, koniec języka za przewodnika, to ja uważam, że no, koniec portfela za przewodziciela chyba lepiej tutaj brzmi. No tak, ale koleś podzwonił wszędzie, obskoczył wszystkie te służby, które tutaj dzisiaj sprzątały i które zabrały pranie, ustalił, gdzie są ciuchy i zadeklarował, że będą na 6 rano tutaj w hotelu. Właśnie spotkałem przyjaciela, który mieszkał w Warszawie. Bo witam wszystko Polaków. Na Grzybowskiej mieszkał przez wiele lat. No i wiesz, miałem jeszcze wyruszyć na drugi koniec Liżora, żeby kartkę wysłać, ale właśnie kolega, który mieszkał w Warszawie, pokazał mi, że skrzynka jest niedaleko stąd. Usiedliśmy sobie jeszcze po browarku, wypijemy, pogadamy, on tu interes prowadzi, dobre ceny mi dał. Także jest git. Jest w porządku? Tak. Ledwo wtorek wieczór, a tutaj się rozkręca impreza. Mój nowy kolega, Wietnamczyk, który 15 lat w Polsce mieszkał, mówi: siadaj tutaj, dobra, nie mów po angielsku, bo ja nie rozumiem, mów po polsku. I siedzimy sobie, browarka pijemy, fajnie jest. Wpadłem jeszcze do mojej ulubionej pani po piwko, która przynosi tam z głębi tych czeluści ze swojego domu. Jest głuchoniema, starsza pani. I uwielbiam, bo przychodzę tutaj codziennie wieczorem. Ojej, babuleńko moja mnie wyściskała, bo to już ostatnia noc tutaj i ostatni raz wziąłem u niej piwka. Jest tak przecudowna kobieta. I jest nasz Sapa Express. Jedziemy w góry pod chińską granicę. Ja już lecę w Kimę, żeby się wyspać przed podróżą w góry, ale ty zostań ze mną, zobacz jeszcze kilka strzałów z Hanoi. Same apartment, different.